Witajcie Metanojo, witajcie przyjaciele. Marcin, fantastycznie, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za dzisiejsze nauczanie. Dziś po raz pierwszy Cię gościliśmy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. A teraz posłuchajcie, co nas czeka w najbliższych dniach. Już za tydzień kolejne i już niestety ostatnie nauczanie z cyklu Jahwe Rafa. Tym razem będzie nas nauczał nasz lider Krzysztof Demczuk. Serdecznie zapraszam, szczególnie tych, którzy dzisiaj są po raz pierwszy. Spotykamy się jak w każdą niedzielę o 11:30. Do zobaczenia. Jeszcze tylko dwa dni. Dwa dni, żeby zapisać się do szkoły liderów. Jeśli miałeś takie pragnienie w swoim sercu, jeżeli ta myśl przeszła przez twoją głowę, zapisz się. A to jest szansa na zmianę w twoim życiu. Zachęcam cię serdecznie. Przypominam, że jak w każdy czwartek spotykamy się o godzinie 17 na szkole modlitwy. Jest to wyjątkowy czas, kiedy otwieramy się szczególnie na słowa Boga, kiedy słuchamy tego, co On mówi do naszych serc. Jeśli chcesz doświadczyć również tego, przyjdź, zapraszam Cię serdecznie. Kochani, przypominam o naszym kiosku internetowym i o naszym sklepiku. Znajdziecie tam mnóstwo fantastycznych rzeczy, a wśród nich takie pendrive'y, na których są nauczania z ostatniej strefy zero. Myślę, że jest to fantastyczny prezent, który możecie sprawić sobie lub komuś bliskiemu. Zachęcam Was do nabycia. Tak, za nami 21-dniowy post. Mam nadzieję, że dla Was był owocowy. Owocny! Jeśli doświadczyłeś jakiegoś owocu, doświadczyłeś jakiejś zmiany, przełomu, daj nam znać, podziel się tym, abyśmy byli zbudowani Twoim świadectwem. Za chwilę czas wstawiennictwa, a później idziemy wszyscy na kafę 7. Miejmy dobry czas relacji przy kawie z mlekiem i z cukrem i życzę Wam błogosławionego tygodnia i do zobaczenia.